Matka, która pije, nie jest potrzebna do niczego. Najlepiej, żeby jej nie było, żeby nie wychodziła na ulicę, nie pokazywała się ludziom, bo wstyd przed ludźmi, przed sąsiadami, wstyd przed obcymi ludźmi tak naprawdę, bo kobieta, ja pijana w parku na ławce z 200 już, schowano w torebce, popijającą gdzieś tam w krzakach, to było coś godnego pogardy również dla zupełnie przypadkowych i obcych ludzi. To jest związane z poczuciem odrzucenia społecznego, z utratą wartości całkowitą. Całe życie byłam samodzielna, samorządna i niezależna. Do czasu, aż przeszłam na emeryturę. Pieniędzy było troszeczkę za mało, więc tyle to ja potrafię. No i założyłam sobie sklepik. I tam zaczęłam popijać. W tak zwanym międzyczasie, to znaczy pewnie wcześniej to było powodem mojego picia, długo tak myślałam, mój syn zaczął pić i narkotyzować się. Ja sobie próbowałam problemy rozwiązać, bo świat mi się załamał. Problemy rozwiązać właśnie piciem. Jedno, dwa piwa i mnie było prawie obojętne. Oby nie widzieć, nie słyszeć, nie odczuwać. Alkohol działa inaczej na kobiety niż na mężczyzn. Kobiety są bardziej narażone na toksyczny wpływ alkoholu, ponieważ inaczej metabolizują alkohol. To znaczy, że kiedy kobieta o tej samej wadze jak mężczyzna wypija tą samą ilość alkoholu, to w efekcie dostaje go 40% więcej. To znaczy, że jej organizm musi poradzić sobie z taką ilością toksyny. Kobiety się szybciej upijają i mają znacznie więcej problemów zdrowotnych i społecznych z powodu picia. Pijany mężczyzna może spotkać się z aprobatą. Pijana kobieta jest najczęściej oceniana negatywnie. Kiedy zaczęłam się zastanawiać nad mechanizmami, które kierowały w moim życiu dawniej, to dochodzę do wniosku, że starałam się za wszelką cenę udowodnić, że kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna, że wolno jej to samo robić, tyle samo i w takim samym stopniu. No poza rywalizacją na różnych polach, to jedną z takich dziedzin był również alkohol. Na imprezach wypijałam tyle samo. Doszło w pewnym momencie do tego, że piłam równo z facetami, że każdy toast, każda okazja, każde podniesienie kieliszka to było tyle samo, co w przypadku facetów. Mało tego, buntowałam się, jak mnie omijali i wlewali mniej. Domagałam się równych praw. Nie umiałam sobie poradzić z alkoholem. Zorientowałam się dość szybko, bo dopóki nie zaczynałam, to mogłam nie pić. Mogło dla mnie nic nie istnieć. Ale ja tylko spróbowałam, tylko dwa i więcej. Jedno piwo, dwa piwa. Najpierw się wstydziłam. Więc okoliczni pijący przychodzili pod sklepik, tylko czekali, jak ja otworzę. No i szefowo pieniążki. Dawałam pieniążki, cała zadowolona. Później zaczęłam się już, podejrzewam, mocniej uzależniać, bo zrobiło mi się szkoda tego. Myślę tak, proszę święty, jak on idzie, kupuje sobie i mnie, a jak ja pójdę sama, to te dwa piwa będą dla mnie. To najpierw było dwa, później było cztery i tak sobie poleciało. A najważniejsze było to, żeby sobie przyjść do domku na wieczór, upić się i iść spać. Niech się wali, niech się pali, mnie nic nie obchodzi. Pierwsze doświadczenia kobiety i mężczyzn są podobne. Wszyscy inicjują, eksperymentują, sprawdzają, co to jest za substancja i na ogół ma to kontekst taki społeczny. Natomiast u kobiet dość szybko można zauważyć, że alkohol zaczyna odgrywać rolę
takiego pomagacza, takiego lekarstwa na ich różnego rodzaju problemy wewnętrzne, stresy, napięcia, niepokoje, lęki przeżywane. A to jest tak naprawdę bardzo niebezpieczne. Mężczyźni bardziej piją sytuacyjnie. Piją, bo są w grupie, piją, bo jest taki zwyczaj, taka okoliczność, bo takie środowisko, w tym się obracają. Kobiety piją, ponieważ tak naprawdę lepiej za pomocą alkoholu radzą sobie ze swoimi nastrojami, ze swoimi problemami. Przez długi czas piłam tylko w domu i tylko w swoim pokoju. Wydawało mi się, że dzieci tego nie widzą, ale dzieci rosły i zaczęły mi też mówić takie rzeczy. Mamusiu, nie pij, mamusiu, czuć od ciebie, mamo. Znowu znalazłam butelki i takie historie. Kiedy piłam, to moje życie wyglądało bardzo samotnie. Piłam w samotności, więc byłam sama. Bardzo dbałam o to, żeby być samą, więc organizowałam życie tak, żeby nie było dzieci w domu, żeby nie było męża. Najfajniejsze momenty były wtedy, kiedy oni gdzieś wyjeżdżali na dłużej, to ja wtedy miałam święty spokój, robiłam sobie zapas i doprowadzałam się do stanu upadłości totalnej. W czasie, kiedy piłam, najlepiej mi było samej, żeby mnie nikt nie widział, bo pamiętam zawsze te negatywne opinie. Jak się zaczęło mężczyznę pijanego, to zaradny chłopa. Jak kobieta, to już kobieta pijana sprzedana. To też cały czas gdzieś za uszami słyszałam, widziałam, także próbowałam się kryć. Ale jak doszłam do etapu, że jest mi wszystko jedno, to ja już się nie ukrywałam z piciem, wręcz bezczelnie mówiłam, a co to kogo obchodzi, co ja ze swoim życiem robię. Taka może nietypowa byłam. W gruncie rzeczy nie chodzi tylko o to, jaką ilość alkoholu się spożywa, tylko że robi się wokół tego tak naprawdę pewna otoczka oczekiwania na moment, w którym spożyje się alkohol, obietnicy, jaką ten alkohol ma spełnić, czyli tak naprawdę zmiany stanu, ta obietnica jest spełniona, czyli rzeczywiście następuje poprawa samopoczucia i w efekcie tej poprawy w gruncie rzeczy zaczyna się robić taki rodzaj przywiązania, że z alkoholu trudno zrezygnować, ale jednocześnie to wchodzi w takie, uderza w poczucie godności, ponieważ tak naprawdę nie mieści się we wzorcu czy wizerunku kobiety. Kiedyś bałam się wychodzić na ulicę, bałam się ludzi, bałam się otoczenia, bałam się tego, co ludzie sobie pomyślą, czy widać po mnie, czy czuć ode mnie, czy moje ubranie i umalowanie przykryje to, co ja robiłam wieczorem czy w nocy. Pamiętam, że bałam się wsiadać do autobusu kiedyś, kiedy podawałam bilet. Kierowca popatrzył na mnie tak dziwnie, byłam dosyć dobrze ubrana wtedy jeszcze. Kierowca popatrzył na mnie, a ja sobie od razu pomyślałam, no tak, na pewno poczuł ode mnie alkohol, który wlałam do kawy, jak wychodziłam z pracy. I dlatego mnie właśnie ocenia, bo to nie wypada kobiecie, żeby o godzinie 12 czy 1 w południe było czuć od niej alkohol. Kobieta alkoholiczka budzi powszechnie cały tak naprawdę blok negatywnych schematów, takich opisów, prawda? Opisów zachowań. Jednym słowem kojarzy nam się niestety bardziej negatywnie niż alkoholik mężczyzna. Jak ojciec się upija, to najczęściej albo w ogóle się nie opiekuje dzieckiem, a nawet gdyby poszedł z tym dzieckiem na spacer i go zostawił pod budką z piwem, to już nie ma chyba budek z piwem, ale gdziekolwiek w parku, to pewnie ludzie pokiwaliby, ale nie specjalnie by pomstowali. Natomiast kiedy spotyka to samo kobietę, która wypiła alkohol i wyszła z dzieckiem na spacer, ta kobieta jest totalnie potępiana. Ja już nie chciałam żyć. To był i wstyd, i wyrzuty sumienia, bo zaczęło do mnie dochodzić, że oszukane te dzieci moje są, nie mają żadnego wzorca, żadnego mężczyzny, żeby pokazać, jak to powinna być cała rodzina. A ja się sprowadziłam do roli zanieś, przynieś, pozamiataj.
Nawet jak było ciężko z pieniędzmi, to jak kupowałam 6 bananów, to syn mówił: Anusiu, mamy po 3. Nie było, że 2 matka, po 2 oni. Także mówię, to był zupełny krach. Potem przyszły już tak ogromna potrzeba tego, żeby pić, że nic się nie liczyło, ani to jak wyglądam, ani to czy mam czyste włosy, czy jestem odpowiednio ubrana. Wciągałam byle co na siebie i leciałam do sklepu o 6 rano, żeby tylko kupić alkohol i w ogóle nie zwracałam uwagi na to, co sobą reprezentuję. Zmieniła się moja pozycja w domu, że stałam się potrzebna właściwie tylko do wypełniania podstawowych obowiązków, to znaczy wstawić pranie i pozmywać. To się też wiązało z ogromnym poczuciem wstydu, utraty godności, niespełnienia się w roli matki, w roli żony.